Dobry wieczór, minęła godzina 23. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Czy Jaworzno zostanie polską stolicą elektromobilności? Teoretycznie powinno, bo już w przyszłym roku powinna rozpocząć się budowa fabryki polskiego samochodu elektrycznego. Spółka Electromobility Poland przekonuje, że prace nad samochodem i powstaniem fabryki są już bardzo zaawansowane. Problemem są jednak pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, których po prostu brak. Karolina Komada. To już od prawie miesiąca własność spółki, która odpowiada za projekt polskiego samochodu elektrycznego. 117 hektarów przykrywa na razie śnieg, tak jak przyszłość tego projektu przykrywa niepewność co do dalszych jego losów. Mamy pomysł na to, jak ten montaż finansowy projektu powinien wyglądać. Przedstawiliśmy też ten pomysł obecnemu właścicielowi, czyli Skarbowi Państwa. Ważnym elementem tego pomysłu są środki zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, które mają pobudzić rozwój przemysłu elektromobilności również na Śląsku i wierzymy, że jesteśmy najlepiej przygotowani w Polsce do tego, żeby zbudować fabrykę samochodów elektrycznych. Spółka Electromobility Poland oprócz decyzji dotyczących finansowania czeka także na te dotyczące pozwoleń na budowę. Według zarządu Izera jest gotowa tylko w 40%. Dokończenie założeń koncepcyjnych, jeżeli chodzi o samochód, to co tutaj też na prezentacji kolega pokazywał, tych pytań, na które musimy odpowiedzieć i decyzje, które musimy podjąć, jest tysiące. Żeby ten samochód był bezpieczny, żeby był jakościowo dobry, żeby zjeżdżał z linii w takiej sekwencji, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc podejmujemy te decyzje teraz, zamykamy tą fazę projektowania, budujemy fabrykę, z drugiej strony dokładamy produkt, czyli ten samochód. No i z końcem 2025 roku chcemy uruchomić pierwsze samochody testowe. Czy ten scenariusz zostanie zrealizowany, zależy w dużej mierze od nowego rządu, który ma być zaprzysiężony już w przyszłym tygodniu. Na razie nikt z nowej koalicji rządowej nie składa żadnych deklaracji. Według niektórych ekspertów przeznaczenie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na budowę tej fabryki nie do końca jest dobrym pomysłem. Zainwestowano w to już duże pieniądze. Łączna inwestycja jest szacowana, która musi być uruchomiona na 5-7 miliardów złotych, no ale takie koncerny jak Volkswagen na przykład, to one dziesiątki miliardów zainwestowały w produkcję samochodów. No i nie ma szans, żeby państwo się tym zajęło w sytuacji, kiedy brakuje nam środków na inne rzeczy. Mamy tyle rzeczy do zrobienia w infrastrukturze w naszym państwie, i to społecznej, i ekonomicznej, że ja nie rozumiem, po co państwo ma zajmować się produkcją samochodów. Jak przekonują pomysłodawcy polskiego samochodu elektrycznego, Izera to przede wszystkim liczone w tysiącach nowe miejsca pracy i impuls rozwojowy dla branży motoryzacyjnej w Polsce, która nieuchronnie zmierza w kierunku elektromobilności. Ma 32 lata i od niedawna także 32 punkty karne. Do zapłacenia mandat w wysokości 1550 zł i przed nim badania psychologiczne, a także ponowny egzamin na prawo jazdy. Już za chwilę zobaczycie Państwo fragment policyjnego filmu z 32-latkiem z powiatu myszkowskiego w roli głównej. Mowa o piracie drogowym, który zatrzymany został przez policjantów ze sosnowieckiej grupy Speed. Nasi policjanci na wysokości miejscowości Podwarpie zauważyli pojazd, który przez dłuższy czas poruszał się lewym pasem. Kierowca nie dostosował się też do znaków ograniczenia prędkości w terenie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Kierujący poruszał się z prędkością 120 km na godzinę. Na dalszym etapie swojego podróżowania nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej, przekroczył skrzyżowanie na czerwonym świetle. I tutaj policjanci nasi musieli zareagować, zatrzymali kierującego. Okazał się być 32-latek, mieszkaniec powiatu myszkowskiego. Teraz w serwisie czas na temat bardzo na czasie, bo do świąt pozostały niespełna 3 tygodnie. I jeżeli już nie rozpoczynają się w naszych domach przygotowania, to lada moment pewnie to nastąpi. Magda Sincewicz w tych przygotowaniach postanowiła nam dziś pomóc, przynajmniej na etapie planowania budżetu. Magda sprawdziła dziś bowiem, jak wygląda dostępność podstawowego atrybutu świąt i co najważniejsze, ile trzeba na niego przeznaczyć w domowym budżecie. Z dużą ciekawością sam obejrzę ten materiał. Jeden chce taką, drugi chce inną. Nie, no patrzymy, żeby nam weszła do holu. I to tak, żeby stanęła fajnie, żeby mogła robić taki fajny klimacik, nie? Klimat, bez którego nie wyobrażamy sobie świąt. By ten czas stał się magiczny, wpierw trzeba się przygotować. W tych przygotowaniach swoje niezastąpione miejsce ma oczywiście choinka. Ja sobie nawet w domu nie wyobrażam, żeby przez święta nie było prawdziwej, żywej choinki.
Jeśli chodzi o te żywe, najtańszą opcją jak co roku jest świerk srebrzysty w doniczce do 60 cm za około 30 zł. Jodła kaukaska to już wydatek około 50 zł. Najbardziej popularna jodła kaukaska cięta 180-centymetrowa to, jak informuje portal www.tvs.pl, wydatek ponad 100 zł. Można też wybrać się do jednego z nadleśnictw, by przy pomocy fachowców zdobyć swój wymarzony okaz. Proces decyzyjny jest bardzo długi, zwłaszcza jak tutaj są panie, to lubią sobie dłużej powybierać, chociaż panowie czasem też, bo ta odpowiedzialność na nich ciąży, także tu jest cała przygoda, często się samochody zakopują, zwłaszcza jeśli jest tyle śniegu co teraz, to tu jest naprawdę, spędzają czasem godzinę i dłużej ludzie na tej plantacji naszej. Miejscu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Sosnę, świerk, jodłę czy daglezję. Większą, mniejszą, bardziej rozłożystą lub ubogą w igły. Najważniejsze, by pachniała lasem i cieszyła oko domowników. Musi być gęsta, w miarę gęsta, kształtna i tyle. No, no i świerki, tak, bo świerk zawsze trochę tego zapachu takiego świątecznego też wnosi, bo sosna co prawda nie sypie igieł, ale nie pachnie. Koszt jednego drzewka w ofercie Lasów Państwowych waha się między 30 a nawet 1500 zł, przy czym ta najdroższa choinka ma ponad 10 metrów. W najniższym punkcie ma 8 metrów, w najwyższym prawie 20. Mowa o nowej linii jednej z najstarszych i najdłuższych kolejek naziemnych w Polsce. Elka to prawdziwy symbol Parku Śląskiego w Chorzowie, który właśnie odzyskuje należną mu świetność. Od jutra udostępniony będzie wszystkim przejazd drugą zmodernizowaną linią kolejki. Już dziś jedną z pierwszych osób, która mogła ją przetestować, był nasz redakcyjny kolega Paweł Jędrusik. Wagoniki ruszyły i pierwsze osoby mogły po raz pierwszy ruszyć w trasę drugą linią kolejki Elka. Nowy odcinek poprowadzony został śladem dawnej trasy kolejki. Podróżuje się nim albo jedną z otwartych kanap, albo taką zamkniętą gondolą. Czas przejazdu będzie trwał między 15 a 20 minut standardowo. No i myślę, że docelowo, w momencie kiedy będzie całość, to będzie ponad 6 km, natomiast na dzień dzisiejszy mówimy o odcinku ponad 4-kilometrowym. Pierwszy odcinek 2180 metrów, drugi 1840. Docelowo, bo w planach jest budowa trzeciego odcinka Elki, który pozwoliłby na zamknięcie historycznego trójkąta pomiędzy stacją Planetarium, Wesołym Miasteczkiem, a stacją Stadion. Historycznego, bo to właśnie tym śladem poruszała się stara kolejka, która zakończyła działalność 17 lat temu. Możliwe, że jeszcze w tym miesiącu uda się rozstrzygnąć przetarg na odbudowę ostatniego jej odcinka. Kolejne, jakby to powiedzieć, już na wstępie jest w dobrej fazie, ponieważ oferty przetargowe są. Teraz komisja i spółka będzie sprawdzała poprawność tych ofert, wielkość wyceny, wielkość tych środków, które ma przeznaczone. Oby wszystko też się zakończyło dobrze i ruszyli jeszcze z pracami na trzeciej linii. Koszt budowy drugiej nitki Elki wyniósł ponad 69 milionów złotych netto. Koszt budowy trzeciego etapu wyniesie najprawdopodobniej około 51 milionów złotych. Czekali na nią kilkadziesiąt lat. Nie tylko ci, którzy na co dzień niosą pomoc, ale także sami mieszkańcy Rudy Śląskiej. I wreszcie stało się. Można świętować. Nowa siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie otwarta. Nowoczesna strażnica zastąpi dwie dotychczasowe, które najlepsze chwile mają już za sobą. A na otwarciu Komendy w Rudzie Śląskiej była dziś jedna z naszych kamer. Uroczystością przyglądała się Magda Sincewicz. Zaznaczali zgodnie biorący udział w uroczystości goście, to dzisiaj wielkie święto, porównywalne do 4 maja, czyli świętego Floriana, patrona strażaków. To jest taki dzień, który będzie gdzieś zapisany w historii Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Będzie to piękny obiekt, który będzie pięknie służył. Zupełnie inne warunki pracy dla strażaków. Strażacy będą mogli się skupić teraz na realizacji tych podstawowych zadań służących mieszkańcom, czyli tych działań ratowniczych i gaśniczych. Dzięki nowej siedzibie w komfortowych warunkach będą mogli zbierać siły do kolejnych akcji. Z naszej perspektywy uważam, że jest tutaj 10 na 10. Jednostka, warunki pracy, miejsce, lokalizacja. No, może pani zresztą sama ocenić na pierwszy rzut oka, że obiekt naprawdę jest na najwyższym poziomie, światowym poziomie. By tak się jednak stało, potrzebne były fundusze. Te pochodzące z budżetu państwa na 2023 rok i rezerw z 2022 roku, w sumie 40 milionów złotych. Prace ruszyły w listopadzie ubiegłego roku. Bez tych środków finansowych no nie byłoby tej strażnicy.
Oprócz tego oczywiście praca i firmy, i komendanta miejskiego, i zaangażowanie nas jako polityków. To wszystko pokazało, że można ponad podziałami działać i takie właśnie efekty, jak pani dzisiaj widziała, są. A jest się czym pochwalić. W nowej komendzie o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych są m.in. garaże dla wozów strażackich z 18 stanowiskami, część biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, a także salka edukacyjna Ognik do spotkań z dziećmi. To jest jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, oddawany w ostatnim okresie czasu i wystarczający na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Biorąc pod uwagę zadania, jakie realizuje Państwowa Straż Pożarna, jest to obiekt, który spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania. Nowy obiekt, w którym pracować będzie około 100 osób, powstał na pokopalnianym terenie naprzeciwko likwidowanej kopalni Pokój. Dzięki lokalizacji strażacy w szybki sposób mają dojeżdżać do różnych miejsc na terenie miasta. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne już jutro. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc.